Bang! Kurde, bel moneto, to jednak to dobre, dobry ze mnie Minecraft tier. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek na serwerze Thunder Island. Wy oczywiście Minecraftcie. Moi drodzy, jak pewnie widzicie po tytule, albo i nie, dzieją się pewne rzeczy. Mianowicie to, że dzięki uprzejmości oczywiście administracji serwera, oczywiście też Rezygiuszowi i tak dalej, zostałem tutaj obdarowany, można powiedzieć, jakby właśnie rangą youtubera i mam, można powiedzieć, swoją działkę, zresztą co wam pokażę za rusieńko. No i okej, jesteśmy. Jest tutaj, można powiedzieć, tak, to jest właśnie moja działeczka, właśnie tutaj na tejże właśnie, na tej pięknej ziemi, na tym pięknym oczywiście serwerze. Zostałem tutaj właśnie obdarowany właśnie taką działką. Sylwester, z tego co kojarzę, też. Także fajnie, bo bardzo, bardzo, bardzo mi miło i dziękuję jeszcze raz administracji. Można powiedzieć, że chylę czoła. Proszę bardzo, zrobię to tutaj specjalnie. Chylę czoła, chylem czoła. Także tak, tyle chciałem pokazać. I tyle póki co. Będziemy sobie, moi drodzy, powoli, ponieważ ja to nagrywam jakby zaraz po tym, jak dostałem tę działkę, w związku z czym jakby tylko tutaj sprawdziłem, czy mogę na pewno tutaj jakieś różne rzeczy zrobić. Możemy póki co tak, proszę bardzo, tak sobie tutaj bardzo ładnie pobudować, ponieważ oczywiście jestem najlepszym budowniczym w tej grze. Mam sporo kobla, dlatego że trzeba było to po prostu zrobić. I niestety, moi drodzy, przypomnę wam jeszcze, zanim cokolwiek zrobimy, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do kłania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do kłania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdą się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie zapraszam do subskrypcji i pacnięcie sobie w dzwoneczek, powiadam, żeby być na bieżąco z wszystkimi możliwymi filmami. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, tam wszystko jest, po prostu to zróbcie i naprawdę będzie bardzo spoko. Niestety mam tylko jedną bardzo przykrą wiadomość. W momencie, gdy teraz będę chciał się przeteleportować do swojego miejsca, oczywiście bardzo pięknego, czyli tutaj, no cóż, niestety muszę powiedzieć, że zostaliśmy Sylwestrem okradnięci. Jak widzicie, zresztą nie wygląda to zbyt fajnie. Pytałem się Syla, ponieważ czy wziął tutaj coś, czy coś takiego. Mówi, że nie, że nie brał niczego absolutnie. No i niestety zostaliśmy po prostu najzwyczajniej w świecie okradnięci tutaj przez jakichś złych niegodziwców, można powiedzieć. No ale oczywiście jest taka oczywiście, że zawsze szansa. Także wzięli mi mojego Ender Chesta i wzięli mi, znaczy nie wzięli tego, co jest w Ender Chestie, że w ogóle dobrze, że go tam postawiłem, nie dałem wszystkiego do tych, bo myślę, że bym się spokojnie pożegnał zresztą. Tutaj nie ma nic póki co, także ja tu sobie po prostu wyrzucam, muszę sobie zrobić dwa sloty do tego, żeby zrobić sobie coś. Także no cóż, niestety, wygląda to tak, jak wygląda. Będę musiał to po prostu ogarnąć, to są moje wszystkie piece i tak dalej. Będziemy w przyszłych odcinkach zajmować się właśnie tymi rzeczami pokroju właśnie jakichś budowań albo nie budowań i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo popatrzcie tutaj sami, zresztą ktoś tu po prostu, tak mi się wydaje, że właśnie tędy mu się niestety udało tutaj wejść, rozkopać i być może przypadkiem, być może nie, po prostu dojść. Chyba, że chyba tutaj Sylwester tam aż tam dokopał. Sprawdźmy, co tu się w ogóle dzieje na dole. Zresztą pokażę wam, że tutaj troszkę żeśmy właśnie Sylwestrem grali. Ja w ogóle nie grałem jakoś tak ostatnio zbyt często z uwagi na to, że miałem obronę pracy magisterskiej i tak obroniłem się, także część z was już wie, kto obserwuje Instagrama, także zapraszam na Instagrama. Część z was na pewno już o tym wie, ponieważ właśnie na Instagramie się, można powiedzieć, dzieliłem tą bardzo fajną informacją. Także tutaj żeśmy z Sylwestrem wykopali w poszukiwaniu różnych diamentów, nie diamentów. Po prostu takie właśnie na zasadzie takiego grindu po prostu kopanko było. Także całkiem spory, można powiedzieć, tutaj kawałek jest wydupiony. I pewnie będę tutaj przychodził, żeby tutaj właśnie coś tutaj kopać albo nie, żeby sobie właśnie zobaczyć, jak to tutaj działa. To jest chyba to syloko, bo tak mi się wydaje. Zresztą, no nieważne, jak ktoś chciałby jeszcze do Sylwestra, znaczy jak ktoś chciałby jeszcze pooglądać właśnie jakieś rzeczy z Thunder Island, to oczywiście zapraszam do Sylwestra, on tam na pewno też fajne rzeczy robi. Bardzo, bardzo, bardzo długie. No ale cóż, najważniejsze, że w tym momencie mamy działkę, w sensie, że udało mi się właśnie tę działkę, można powiedzieć, właśnie uzyskać. Także ja tam sobie już od razu lecę. I widzimy się, moi drodzy, w kamieniołomie.
Ponieważ w kamieniołomie po prostu sprzedam sobie tego całego kobla, który jest tutaj totalnie niepotrzebny. No i tutaj w ogóle możemy sobie też zrobić jeszcze przy okazji, tak swoją drogą, jeszcze tutaj, o proszę bardzo, piecykos. I tutaj proszę bardzo, wsadzimy sobie to, żeby mi się robiło to. Wiem, że nie wziąłem tej skrzynki, ale cóż, no trudno. Także widzimy się za momencik. No okej, moi drodzy, dotarliśmy do miejsca, do którego mieliśmy jakby dotrzeć. Oczywiście w dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją Umaga. Ale też zanim to, oczywiście tutaj chciałbym proszę bardzo kupić, znaczy sprzedać, przepraszam bardzo, bruk. Także sprzedajemy, sprzedaż, ponieważ jestem to totalnie, absolutnie totalnie nieprzydatne w tym momencie. Ja sobie dzięki temu mogę tutaj z... coś tu się stało niedobrego. Możemy sobie kupić tutaj za 250 monet, kupię sobie jeden żelazny kill, albo nawet może dwa. Dlaczego, zapytacie się, Shepard? Ja mówię, a ja już wam odpowiadam dlaczego. Albo moi drodzy, możemy sobie wejść przez, jako ranga na tej randze VIP, możemy sobie wejść w ogóle do bardzo ciekawego... Bo tutaj bym nie skakał. Jak tu tutaj... Aha, tamtędy trzeba dojść, dobra. Możemy sobie wejść do właśnie miejsca, jakim jest... znaczy, na tej randze właśnie. Możemy sobie wejść właśnie do kopalni i spróbować wykopać, gdzie jakby... o wiele lepsze rzeczy, w sensie z o wiele lepszym dropem. Zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, czy to jest w ogóle ciekawe, czy to nie jest ciekawe, czy da radę, czy po prostu będziemy siedzieć i grindować jakby w różnych innych miejscach. Miejmy nadzieję, że się to jednak uda. Czy ja mogę tutaj jakoś normalnie zejść? Jeszcze nie. Mówię, tutaj jeszcze nie byłem, w sensie w tej kopalni, z uwagi na fakt, że chciałem po prostu jakby przeżyć to z wami, wiecie, o co chodzi. Dzisiaj pójdziemy rozmawiać z tym magiem. Ja wiem, ale jeszcze nie. Ja wiem, że to jest długa misja, ponieważ dużo osób w ogóle gdzieś tam słyszałem pokątnie, że to jest bardzo długa misja. Zapraszamy do kopalni. Większy drop niż na survival. No i dobra. Mamy sobie dwa takie, można powiedzieć, tutaj kilowki. Kupiłem na 250 gwarek. Zerowy poziom. Ja mam w tym momencie 10 poziom. Zabity mam 22, śmierci 3. Jeszcze żadnych graczy na PvP, bo. Monety 7500, ale około 500, czyli tak, 500 miałem dokładnie, no okej, okay, dobra. W kopalni drop po 30% większy, okej, okay. Okej, okay. No to lecimy w takim razie, czy to jest tutaj, że tak, my musimy tutaj po prostu glinę sobie wykopywać, węgiel, o proszę bardzo. No i dobra, w takim razie, moi drodzy, ja tu wam zrobię timelapsa, zobaczymy jaka jest, jaki będzie końcowy tego efekt, czy faktycznie leci to lepiej, szybciej, no i lecimy. Okej, moi drodzy, jeżeli chodzi o bilans, to jest całkiem okej, 38, że ja wiem, że miałem wcześniej, ale wydobyłem tylko tutaj 45 żelaza, lapisu lazuli 26, no całkiem ciekawie, fajnie. Ja oczywiście póki co się tutaj teleportuję, a mogę po prostu wyjść stąd, w sensie jakby...
there any chance to, ja, no, like, sobie wyjść? Po prostu to jest przez hub teleportacyjny i muszę tam się wybrać. Chyba muszę się tam wybrać, tak, tak, dokładnie. Dobra, no to w takim razie od razu lecimy na Thunder. Nie, to przepraszam, do Thunder Island. Idziemy sobie tam. Ja sobie sprzedam oczywiście całego kobla, bo jest mi to niepotrzebne, ale półtora staka z tego, co widzę, węgierka wsiadło całkiem fajnie. Widzimy się za chwilę, kiedy ja sobie zrobię... Tutaj się szło na północ. Kiedy ja sobie zrobię po prostu tutaj wszystko, już sprzedam i będziemy mogli iść na spokojnie do magów, czy też do rozmowa z magiem. Od razu sobie tutaj zobaczę, gdzie jest ten kamieniołowca Drwal, alchemik. Mag jest tam, w tej drugiej części. No dobra, to będziemy tam w takim razie szli i może umówmy się tak, że po prostu jakby zobaczymy się pod częścią, gdzie jakby jest mag, bo chyba to byłoby takie najlepsze. Aha, okej. Okay. Także dotarliśmy w ogóle do Tomasa, w sensie przyszedłem sobie tutaj do stajni, można powiedzieć, tutaj na serwerze, w sensie taki jakby nie stajni, tylko... Tak, koniki. Po prostu tutaj dostanę. Wygląda to podróżniczka z klasą. Prawdziwy podróżnik nosi kaszkiet. Obydwój ci służył. Czy ja dostałem kaszkiet? Nie, a szkoda. Nie mogę sobie ujeżdżać tego konia. O, bardzo mi przykro. No niestety, bardzo mi przykro. No niestety. Ja miałem tylko jednego tak naprawdę konika, którego mogłem sobie tutaj zawziąć. Był on na survivalu. W ogóle zastanawiam się. Czy jeżeli ja bym się tepnął na przykład na tym koniu gdzieś, to koń by się ze mną tak samo tepnął. Ciekawa sprawa, zobaczymy kiedy indziej tak naprawdę, jeżeli znajdę jeszcze raz na survivalu jakiegoś konika i po prostu go sobie oswoję. Tylko tym razem będę miał po prostu siodło, które kupię w sklepie. Chyba mi się wydaje, że można kupić siodło, tak mi się wydaje, że można kupić. Na razie tak, póki co w ogóle planuję bardzo ciekawą rzecz związaną ze złotem, także ja teraz znajduję, próbuję szukać złota, złocisza i zobaczymy. W ogóle czat, znaczy tutaj, moi drodzy, przepraszam, bo ja bardzo zostawiam, mówię często czat, ponieważ są live na Twitchu, tak, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. W informacji kanału jest link. Z Hepard Pyle. Także wracając to. Także tak. Będzie w bardziej dalekiej przyszłości bardzo ciekawe różne update'y. Mianowicie te, które są teraz na plakatach, które przed sekundą wam pokazałem. No tyle. Jakby nie będę wam więcej spoilerował. W sensie absolutnie nie jestem w to zaangażowany w żaden możliwy sposób. W sensie, no chyba że jako haha małpawzo. Natomiast tak, można powiedzieć, że bardzo ciekawy się update szykuje i ogólnie to bym polecał sobie czekać. I to jest chyba wieża maga za ten czas, co rzekł tutaj was tu zagodą. Ja pierdykam, jak ja tu mam wejść? Chyba mogę sobie ten domyśleć, tak? Chociaż to wygląda jakbym ewidentnie tutaj spadł i już nie wyszedł. No nieważne. Dzień dobry, panie magu. O Jezus Maria, ty... Możesz tego zmienić? A mogę sobie zakląć? Nie. A mogę to tworzyć? Nie. Dobra. Dzień dobry, panie magu. Mag, na królika w kapeluszu, czy wiedziałeś gdzieś moich przyjaciół? Na królika w kapeluszu. Magów? W ostatnim czasie wysłałem ich w górę. Ja pierdziele, się przestraszyłem! Chryste na niebie! O, porozmawiaj sobie, w ostatnim czasie wysłałem ich w góry w poszukiwaniu najcenniejszych, najrzadszych magicznych surowców. O, to wygląda jak z Gothica 1, kiedy trzeba było te kamienie ogniskujące. Przed chwilą dowiedziałem się, że miał miejsce wypadek i potrzebuję pomocy. Tylko ty możesz ich odnaleźć. Wyrusz w stronę wulkanu po górskich pasmach, aby znaleźć pierwszego z nich. Myxir Nefarius Verin. Aha, ty kot. Ty kocie. Halo, gościu? Śledzisz jedno zadanie, ukończa. Ha, to jest jakieś zadanie w ogóle. Bardzo ciekawe. Nefarius Myxir, oczywiście krąg magów wody z goticzków, oczywiście najlepszej gierki Eva i w ogóle. Nie wiem dokładnie, wulkan chyba był na północny wschód, tak mi się wydaje, więc będzie najlepiej będzie po prostu się tutaj w ten sposób przeteleportować na Spawna, najzwyczajniej w świecie, będzie to chyba najprostsze tak naprawdę. Także lecimy, nie śpimy wobec tego. Sprawdźmy, co to tutaj jest, gdzie. Mam jakieś pasma górskie, tak? Wulkan. A, po pasma górskich. A tędy mogłem w sumie też, tak? O, Chryste na niebie. To dobra, to będę po prostu gdzieś tam szedł i widzimy się też za chwilę po prostu, jak będę szedł po tych nieszczęsnych górach. Może znajdziemy chociaż jednego.
byłoby bardzo fajnie. A tymczasem podążajmy. Okej. Jestem w jakimś miejscu. To jest to pasmo górskie, które wiedzie mnie prosto do wulkanu, z tego co się orientowałem. Widzę, że tutaj trzeba, czy tutaj trzeba? Ty. Bang! Kurde, bel mole, to jednak to dobre, dobry ze mnie Minecraftier. Minecraftware. Dokładnie, dobra, idziemy w takim razie tutaj, tak mi się wydaje. O Jezus, kto tutaj mnie? No to ty Maciek 2610, ty typie. Dobra, nie wiem gdzie, jakby nie spoilerowałem sobie totalnie. Nie mam naprawdę pojęcia gdzie to jest, ale tak mi się wydaje, że to jest to pasmo górskie. I to tak jakby twórcy tego serwera i osoby, które gdzieś tam właśnie się zajmowały questami, mówiły: dobrze idziesz, idź dalej, dobrze byku. Mhm. Tak, dokładnie, ale to w sumie wygląda trochę jak w starej kopalni w Gothiku. Fajnie, fajnie, fajne nawiązanie. W ogóle bardzo mi się to podoba, to w ogóle te wszystkie jakby follow-upy do, no, do właśnie różnych serii czy różnych gierek. Takich właśnie RPGowo, coś tam i tak dalej, no coś, no, coś bardzo fajnego, bardzo miłego i takiego przyjemnego zostało, są tutaj wprowadzone. Halo? Tutaj? Nie. Wydaje mi się, że tutaj trzeba dalej podążać ku ścieżce światłości. Jak nie, to ja nie wiem. To ja to chyba, pierniczę fist. I tak dalej. Lecimy, nie śpimy. Okej. No to brzmi fajnie, w ogóle będę musiał sobie wyciszyć w ogóle te dźwięki tych wszystkich buchów i innych takich. No, kurka, rurka. Szkoda, że nie ma Optifine'a, znaczy jest oczywiście sposób na to, żeby tego Optifine'a jakby z powrotem zainstalować, w sensie na tą wersję, którą ja mam. Ale to jest tam takie, są różne fajne rzeczy i dlatego ja po prostu na razie tego jeszcze nie robię. Także wybaczcie ogólnie to, że tego Optifine'a nie mam. I tam coś jest? O! Ej, coś jest! Ej! Znalazłem coś! O! A nie, o nie. O nie! Co ja żech tu znalazł? Dobra, nie. Wolę na razie. No, sztysz. O, dobra, tutaj. Tak. W ogóle to zawieszam się, nie wiem czemu, pod wodą. Czy to wynika z tego, że ma jakieś, że się kłócią wersje? Dobra, nieważne. W każdym razie biegniemy tutaj dalej. No, coś tu jest zrobionego, fajnego, ciekawego. Nie, tak się rozglądam, bo tak naprawdę ja nie mam. Czy to jest ten chłop, który ten? Czy to będzie mój towarzysz na dzień? Ulala. Parkurowiec to moje drugie imię, rozumiecie? To trzeba. Drodzy widzowie, przepraszam. O Jezus, parkur, ale proste. Boże święty. No ez, po prostu ez. Proszę cię, papy, ja to wszystko naraz zrobię, patrz. Parkour to, mówię, moje drugie imię. Ty, tam jest jakieś drugie przejście. Gdzie ja mam iść w końcu? Tam ktoś jest? A tutaj ktoś jest? Dalej musisz iść sam. Co to znaczy, że dalej muszę iść sam? Co to znaczy, że dalej muszę iść sam? Gdzie muszę iść sam? Gdzie jest ten chłop? Halo? Łożesz ty. Nie tutaj. Dalej muszę iść sam. Dobra, to skoro tu się kończy, to sprawdźmy inną w takim razie opcję. Łoż! Parkour to moje drugie imię, pamiętajcie. To tak. Kto napisze takie coś w komentarzu, to dostanie serduszko. Możecie w ogóle pisać.
To jest w sumie całkiem ciekawy pomysł. Możecie pisać, jaki mielibyście koncept, na przykład, co byśmy mogli wybudować na tej działce. Na przykład jakąś wieżę, piwnicę, coś tam. W sumie to całkiem byłoby spoko. O! Tutaj coś widzę, ewidentnie. Oj, tak. Toro. O, tutaj, tu drabinki są. Okej. O! Nefarius! Jest! Osiągnięto lokację Nefarius. Dobra. Proszę bardzo. Wiedziałem, że ktoś przyjdzie z pomocą. Ja mam się dobrze, ale pozostała dwójka nadal pozostaje zaginiona. Wyrusz dalej, aby ich odszukać i Jezus, żeby mogli bezpiecznie wrócić do domu. Ale gdzie mam iść, typie? Ty. Nie mam iść. Tam coś jest, ewidentnie. Tylko nie wiem, czy ja tam mam zejść jak człowiek, czy nie. Dobrze, ale moi drodzy, mi się wydaje, że możemy w ogóle skończyć to na dzisiaj póki co. Ja oczywiście to, w jaki sposób się to zakończy, no zobaczymy, może zrobimy dalej to zadanie, może nie. Ale nie, to ogólnie to zapraszam na live'y. Tam się bawimy, możemy robić jakieś inne też aktywności, na przykład jakieś fajne razem, together i tak dalej. A tymczasem ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Przypomnę o tych wszystkich łapkach w górę i wszystkich i tak dalej. Oczywiście też zapraszam, w razie gdyby ktoś sobie chciał zagrać, to oczywiście serwer jakby jest dla każdego. Także zapraszam jak najbardziej. Mi się wydaje, że mogę tak powiedzieć. A tymczasem ja byłem Shepard, to był kolejny odcinek z Minecrafta na serwerze Thunder Island. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i pa, pa. Body wanna call me boo.